Dwa zdarzenia, zabójstwo i usiłowanie zabójstwa, stały się przedmiotem najnowszych postępowań wszczętych przez prokuratury rejonowe w Suwałkach i w Augustowie. Tragiczne zdarzenia to wynik konfliktów małżeńskich. Na wniosek suwalskiej rejonówki aresztowany został Robert K., mieszkający w jednym z bloków przy ulicy Antoniewicza w Suwałkach. Śledczy zarzucają mu usiłowanie zabójstwa byłej żony. Do zdarzenia miało dojść 23 sierpnia bieżącego roku około godzin 20. Na klatce schodowej jednego z bloków, gdzie podejrzany zaatakował nożem, zadając kilka ciosów tym narzędziem w klatkę piersiową pokrzywdzonej Iwony K., na skutek czego doznała ona szeregu obrażeń wewnętrznych, musiała być odwieziona do szpitala. Teraz za ten czyn podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności nawet do dożywocia. Niedoszły zabójca znany jest organom ścigania, był wcześniej karany. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, w miejscu dramatycznych zdarzeń mieszkał razem ze swoją byłą żoną. Najbardziej prawdopodobnym motywem jego postępowania była zazdrość. Podobne zdarzenie, tyle że o wiele bardziej tragiczne w skutkach, rozegrało się w czterech ścianach jednego z mieszkań w Augustowie, gdzie ujawniono zwłoki aż dwóch osób. Prokuratura rejonowa w Augustowie prowadzi śledztwo dotyczące zabójstwa 68-letniej mieszkanki Augustowa. Z naszych ustaleń wynika, że kobieta została uduszona. Sprawcą tego przestępstwa we wstępnej fazie tego postępowania, jak przypuszczamy, był jej 71-letni mąż, który następnie popełnił samobójstwo poprzez powieszenie się. Również i to śledztwo jest dopiero we wstępnej fazie i nie wiadomo nawet, czy uda się ustalić, jakimi motywami kierował się mężczyzna.